Wtoczę oś do takiego koła, tego co na filmie było. I tu trzeba najpierw zrobić tak zwaną skurówkę i tego, jak już będzie wszystko ok, to wtedy wezmę, będę robił na kłach. Ale to ostatni wiór, a tu się robi tragedia. No. Wibracje są i tak dalej, z uwagi na to, że ten kieł ma trochę luzy. Takie o, minimalne luzy, ale mimo tego. I żeby tych wibracji nie było, to ja tu dociskam. Chodzi o to, żeby dorobić tą skurówkę i będzie lipa. No, będę robił to Bóg wie ile. A są do zrobienia dwie osie takie. One są i tak robione dłuższe i potem jakby coś to je obetnę, ale najpierw trzeba tą skurówkę, nóż taki dorobiłem, kurde, dosyć dobry ten nóż jest, no ale mimo tego idzie to makabrycznie, makabrycznie, no ale co, no. To jest za słaba tokarka do takich długich elementów, bo krótkie elementy, jakby była na przykład połowa, to nie ma problemu, a przy długich po prostu będę musiał kła kupić na kiełek nowy, bo ten to już jest tragedia. No i lekkie luzy to są, to znaczy ja tu i tak dokręcam mocno, luzów takich nie ma tu po tym, po stroszku, ale tu za to jest lekki luz. No tak jakby robił to nie ma luzu, a natomiast przy toczeniu są problemy. No, dwie osie, no to będzie trochę roboty, kurwa, będę robił to chyba z miesiąc, no ale cierpliwość, no, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. No, teraz już idzie łatwiej, bo ten bałek jest cieńszy i teraz tak, tu wchodzi koło, opiera się o to, a tu wchodzi łożysko. Dlaczego taki stożek jest? Z uwagi na to, że w tym miejscu jest mocniejszy, jakby do kąta dorobił, to się by mogło skrzywić. No i teraz pokażę, jak się to toczy. Bardzo solidnie. Bardzo solidnie tego. Nie ma takich wibracji. To jest cieńsza średnica. Dlatego tak się dzieje. Teraz tak, porównując właśnie moją technikę, te stożki takie, to bardzo podobnie jest na przykład most, jak jest spawany, to na przykład w kątach nie jest dospawywany do końca. A dlaczego? Z uwagi na to, że naprężenia na przykład obciążenia mostu, tam gdzie jest spawane, jest ujście energii. Jeśli by był pospawany do końca, w kątach zaznaczam, to wtedy ta energia nie ma gdzie ujść i po prostu spawanie pęka. Może wyjaśnię, o co chodzi, bo dokładniej. O, nawet na takim czymś. Właśnie.
na przykład spawany jest jakiś element i on jest spawany tak, prawda? I tak jest spawany, ale jest niespawany do końca. No i właśnie to, co poruszyłem ten temat, że właśnie ujście tej energii jest właśnie w tym kącie. Tutaj, jak jest niedospawane, prawda? Podobnie jest tutaj. Jeżeli jest w kącie prostym i tu jest łożysko, to potrafi od wibracji pęknąć w tym miejscu. Także to są takie, widzicie, dość skomplikowane zasady. I bo na przykład tutaj, jak jest oparcie, wkładam koło, jest oparcie, jest i skręcone tu jest śrubą, to tu się opiera, prawda, i po prostu nie ma możliwości wyłamania, bo dlatego, że tu jest oparcie. A natomiast tutaj, z tej strony nie ma oparcia, tylko jest od razu łożysko. I to lubi właśnie pęknąć w tym miejscu. Także to są, jakbyście coś robili, to proszę zwracać uwagę na to. To są szczegóły tylko i bardzo istotne. No widzicie, takie będzie łożysko. Są cztery sztuki takie. Jedno będzie tu przy kole, a drugie będzie tutaj. Znaczy zobaczymy w odległościach, na razie to przed chwilą podawali w telewizji, że gościowi ciął szlifierką kątową i wokół mu się wbił drut. Masakra. Ja będę musiał czym prędzej tutaj zrobić ekran, no bo to nie ma żartów. A tym bardziej u nas w Częstochowie, ale to już parę miesięcy w tył, wstecz, wpadł mi opiłek do oka, zjeżdżyłem wszystkie szpitale w Częstochowie i nikt mnie nie przyjął, bo nie ma okulisty. No kurwa, to są żarty, żeby okulisty nie było. Pojechałem na SOR, kurde, na tego, na parkitkę i na oddział się chciałem dostać, a to babsko jakieś tam nogę podłożyło i kurwa i trzymać, żebym nie wszedł, kurwa, tylko by pierdolnąć tymi drzwiami i złamać tam nogę. No kurwa, chamstwo takie, ona mnie wysyła do Katowic, no kurwa, wolne jaja, no. Ale dobra, mnie się z tym, tu trzeba będzie ekran zrobić, no i mocowanie kamery, bo kurde, no przerąbane jest, żeby tak z ręki nagrywać, to nie da rady, no nie da rady. Trzeba zrobić tu jakieś, kurde, mocowanie, tak jak przy stole, co ostatnio pokazywałem na filmie, to tak samo i tutaj, no kurwa, to nie da rady robić. No chcę zrobić tutaj u góry to mocowanie, tu mam tak fajnie zrobione, takie z drewna, ja lubię takie klimaty z drewna. No i tego, i trzeba będzie mocowanie tu zrobić też z regulacją i tak dalej, no. Powiem wam tak, że mimo tego, że ten materiał był tani, no bo 1,34 zł, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, i wiór tu jest, na nożu jest niby łamacz, ale wiór się nie urywa, tylko ciągnie się smuga. To dla mnie na taką ośkę jest bardzo dobrze, z uwagi na to, że gdyby się wiór łamał, to znaczy, że materiał jest suchy, a ten materiał jest sprężysty. I właśnie o to chodzi. No żeby on po prostu nie pękł, nie? No bo jakaś twardsza stal, no to z biegiem czasu mogłoby się to urwać, łamać właśnie w tym miejscu, no gdzieś tam. A tu jest odprót 20 mm. To są takie, kurwa, chińskie wynalazki, no ale jest jak jest. Może kiedyś w przyszłości kupię łożyska wachliwe z prawdziwego zdarzenia i zrobię inną budowę, ale na razie podstawowo jest tak, jak jest i tak to wygląda. No temu gościowi, że uratowali wzrok, no to jestem w szoku. Z uwagi na to, że mieli mikroskop, jedyny, kurde, w Polsce, taki tej klasy mikroskop. Także to nie ma żartów, trzeba po prostu zrobić ekran, no. Także na całej długości, sprawdzałem czasomiarką, jest 23
milimetrem. Bardzo dobrze. No tutaj aż mordę. A tutaj ile jest? Tu ma być 22. No. O, 25. To z naddatkiem, bo mogą być bicia i tak dalej, także. A tu trzeba będzie przetoczyć jeszcze troszkę za grube, to jest choćby na 16. 13, 14, no na 16. Na 16 też z naddatkiem. Także to jest elegancko, zajebiście jest. Wiadomo, że czym cieńszy ten bałek, tym mniejsze opory są i nie ma takiej wibracji. No, powierzchnia jest ładna. Zostawiłem naddatek z uwagi na to, że teraz to pójdzie sercówka i na kłach. To już musi być dokładnie zrobione, żeby nie było bicia. Ten nóż, jestem zadowolony, to jest świetny nóż. Zajebisty jest. Tylko musiałem go po swojemu przetoczyć, bo ja mam zbyt niskie obroty, a do takich noży to trzeba wysokie obroty. No i tego, zeszlifowałem go tu, zrobiłem taki łamacz. Troszkę jeszcze za mały ten łamacz jest, ale dla mnie to wystarczy. Elegancko. Ten stożek, bo był hałas i tego. Ten stożek jest po to, żeby takie łagodne było, bo tu przyjdzie obudowa. No i żeby tu gdzieś się nie pękło. No bo tutaj to będzie gwint. Tu będzie trzeba też stoczyć. I tu będzie śruba 12 mm, nakrętka 12 mm. Dwie nakrętki, jedna kurde dociągająca, a druga kontrująca. Żeby się to nie odkręciło. No jest trochę roboty przy tym, ale do takich kół to kurde jest ekstra, no ekstra. No i sprawdzałem tutaj, tylko nie mikrometrem, tylko z tą miarką i na długości trzyma wymiary. Także super, no. No przetoczyłem na 15 i to wystarczy. Bardzo dobrze wyszło. Zajebiście. No co, teraz tylko wykręcić. I w tym momencie można by było to złapać tutaj, to zebrać, na razie bez kła, przetoczyć to do tej średnicy, no i dopiero na kłuje, no, założyć na sercówkę i na gotowo już przetoczyć pod takie łożysko, żeby to wchodziło sugliwie. No teraz już będzie łatwiej taki bał zrobić z uwagi na to, że już jest, będzie mniej, odwrotnie. Że będzie mniejsza średnica chwytania w uchwycie, natomiast szczęki czym więcej są rozchylone, tym słabiej trzyma i nie ma dokładności. A jak są szczęki wsunięte i tu jest zrobione na 15 mm, to będzie bardziej dokładnie. No ciekawy jestem, zaraz to wmontuję, zakręcę i zobaczymy, czy są jakiekolwiek bicia. Nawet bez sercówki. No powiem wam, że nie jest tak źle wcale. Zatem już na obroty. Bardzo dobrze. Zajebiście. Minimalne bicie, to jest prawie praktycznie zauważamy już dopiero przy zatrzymaniu maszyny. O, minimalne tam. Ja wiem, z dwie dychy. Tam tyle to. To nie jest kurwa zegarek. Bardzo dobrze jest. No silnik od tokarki mi się trochę nagrzał. Odczekamy, niech on wystygnie. Bo na czym rzecz polega, że ten silnik ma termostat.
jak przekroczy jakąś tam granicę, to on się wyłącza i trzeba, musi ostygnąć. Ale ja robię coś takiego, że tu daję wentylator, silnik stoi, a wentylator się kręci i studzi go po prostu szybciej. No. Także ta tokarka naprawdę zdaje egzamin, mimo tego, że jest na takiej długości, to trzyma bardzo dobrze wymiar. A luzy są jak tu, jak byk, no. No choćby nawet, no. Śruba. To trzeba wszystko robić, kurde, nowa. Polikwidować te luzy. Naprawdę z tej maszyny jestem bardzo zadowolony. Podstawa jest, kurde, to jest stal. To jest stal. Płyta od spodu stal, a to jest żeliwo. No, także maszynka mi naprawdę zdaje zajebiście egzamin. Szkoda, że ten przelot taki no, mały jest tego wrzeciona, no, ale jest jak jest. I tak można zmordować tak długie elementy, nawet dłuższe. Do 800 mm długie. No, no ale to wibracje, to wiadomo. No jedna łyżka już jest zrobiona, elegancko nie bije, pięknie wyszło. Tu przyjdzie zębatka do napędu silnika i teraz następny wałek. To już będzie o wiele krótszy, no i będzie go łatwiej toczyć, już nie będzie takiej być może wibracji. No i trzeba będzie, żeby to dobrze wyśrodkować, chodzi na kiełek. To akurat idealnie pasuje od roweru taki element od pedałów. I to tylko tu lejkę wbić i z otworem. Z otworem na jakieś tam wiertło. To chodzi o wyśrodkowanie i zrobić na kiełki i dopiero w tokarnię. Pomału się zbliżam do końca. No i do tej długiej ośki już wam nie będę pokazywał, bo to się mija z celem i nie ma tego, nie ma takiej potrzeby. To wyszło pięknie. No. Tu trochę to bije, ale to nie przeszkadza, bo to jest tylko opór. A tu znowu nie ma takich znowu obrotów jak byk, bo przecież to jest koło kurcza do roweru. No. No o tyle będzie krócej, tak jak mówiłem, o tyle krócej. No tu tylko jeszcze trzeba zrobić, nagwintować. No i to by było tyle. I dorobić taką tulejkę pozycjonującą, żeby koło nie latało, prawda? I z chwilą dokręcania nakrętką to się ustabilizuje. No i będzie tyle. No, no a tu tylko tak chcę pokazać. No. Tu będzie wolnobieg. No tu jeszcze jedna część idzie, a tu będzie zablokowane z boku. Śruba jest, ale to tylko pokazuję, bo ta oś to będzie lewa do napędu silnika. A taką samą, o tych samych wymiarach, tylko krótszą, będzie do pedałów. No, także idealnie. Nie ma bicia, super wyszło. Po prostu nieraz na YouTubie widzę, jak robią jakieś tam ośki, to ta zębatka napierdziela, jak nie wiem. Ja się staram to zrobić, żeby to było precyzyjnie, żeby to nie tłukło i tak dalej. No. Bo to od tego wszystko zależy. No i tu przyjdzie łańcuch do jakiegoś tam koła, a potem z tego drugiego koła przyjdzie już na pedały. Dlaczego tak? Chodzi o długość łańcucha, żeby po prostu nie był za długi, bo się wyciąga, no, normalna sprawa. Dobiorę sobie biegi,
na tych biegach, to będzie takie awaryjne w razie, na przykład by mi paliwa brakło, czy tak cokolwiek, no to na pedałach można dojechać, a nawet na pochodniku, jakbym jechał, to nie na silniku, no jakaś tam nowa ustawa weszła i nie chciałbym, żeby mieć jakieś kłopoty. Także na pedałach, na trójkołowcu można spokojnie jechać po chodniku, to znaczy po chodniku tam, gdzie jest pas przeznaczony dla rowerów, nie? No, ktoś mnie zapyta, po co mi trójkołowiec? Ano po to, że na przykład jak będę chciał jechać sobie do lasu, na wykopki gdzieś tam, z wykrywaczem metali oczywiście, no to trójkołowiec jest bardzo wygodny, tym bardziej, że to są takie dosyć grube koła. No i na przykład na tym będzie można jechać po lesie bez silnika, wiadomo, przecież żeby nie hałasować, nie straszyć zwierząt. Chodzi, dbajmy o przyrodę i tak dalej. No a ja jeszcze tak się zastanawiałem nad jedną rzeczą, żeby jeszcze dać drugie koło napędowe, można tutaj i zrobić bo mam taki z reduktorem silnik na 12 V szczotkowy, no i żeby można było na przykład jechać na akumulatorze. No to jest taka raczej eksperyment, jakby to wyszło, bo to w każdej chwili będzie można zdemontować i bez żadnego problemu. Dobra, trzeba coś zjeść, starczy na dzisiaj. Z pieskiem wyjść, pogoda do niczego jest, leje. Już chyba trzeci dzień pada. Tu chcę wam jeszcze pokazać przednie zawieszenie. Tu jest poprzerabiane oczywiście. Tu leje podrabiane na łożyskach. To jest dystans między jednym a drugim łożyskiem. Dokręcanie nakrętką. No to jest potęga. Nie wiem od jakiego to jest roweru. I tu jeszcze przerobiłem otwór, bo na to koło przednie będzie miało ośkę 12 mm. No i tu rozwierciłem to. No i tu takie jakieś tam, nie wiem, na bagażnik jakiś czy... Tak, po prostu to nie przeszkadza. Teraz tylko, bo to jest praktycznie gotowe. Tylko tu jest tak lekko zakorodowane, ale to idzie papierkiem wyczyścić. No i żeby to będzie tutaj raczej pomalowane, no wszystko. To będzie taki na styl wojskowy zrobiony rower trzykołowy, żeby za pamięci. Tu blokada jest odpowiednia i tak dalej. No to jest zrobione już tak solidnie. No ważę to ten przód trochę. To obciąłem, bo to będzie niepotrzebne. Tu nawet jakbym chciał jakiś bagażnik, to wykorzystam tutaj. No zobaczymy, to jest przyszłość. Jeszcze zimy nie ma. Będę się bawił w okresie zimowym, no. Żeby to skończyć. Tam mam właściwie 3 rowery do skończenia, ale miałem, jak nie kręgosłup, to co innego i jak nie urok, to sraczka za przeproszeniem. A to zawieszenie jest naprawdę bardzo solidne. Solidna sprawa, no. Tu leja jest to wszystko, no. Tak to wygląda. No, to by było tyle, jeśli chodzi o ten przód. Reszty nie będę pokazywał, bo mi się nie chce.